Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV. Dziękujemy witam serdecznie w pośrednich dnia siódm w Podkowie Leśnej i zapraszam serdecznie na studium bi biblijne pod tytułem Gniew Elichów. W naszym dzisiejszym studium udział we, wezmą oprócz mnie jeszcze trzy osoby: Magda, Remek i Grzegorz. A ja mam na imię Łukasz. Po, ponieważ będziemy chcieli otwierać słowo Bo, Boże, to jak zwykle za, zaczniemy od dobrego obyczaju, a mianowicie będziemy się wspólnie mo, modlić. Bardzo proszę. Panie Boże, prosimy Cię o. Owocne studium Twego Słowa, aby myśli, które będą tutaj padały, słowa aby były budujące i dla nas, i dla tych, którzy nas słuchają. Prosimy Cię, niech Twoja wola będzie w tym wszystkim, co czynimy. Niech to będzie ku Twojej chwale. W imieniu naszego Pana Jezusa, Amen. Gniew Elichu, e, czyli innymi słowy, dalszy ciąg historii Hioba. Historia Hioba to historia fascynująca, to historia smutna, chociaż z dobrym fi, fi, finałem. To historia niezwykle pouczająca i chyba jedna z ważniejszych historii Pisma Świętego. Można by o niej bardzo wiele po, powiedzieć, ale to, co wiadomo o niej? Na pewno to fakt, że historia Hioba jest przede wszystkim dialogiem, jest próbą rozwiązania problematu zła i cierpienia. Skąd bierze się zło? Jak wytłumaczyć cierpienie? W jaki sposób uzasadnić to, że pewne rzeczy przychodzą na ludzi właśnie na tych i właśnie w tym cza czasie? I jak... Odpowiedzieć na pytanie, a dlaczego to właśnie ja, a nie ktoś inny. No i księga Hioba rzeczywiście da, daje świadectwo takiej próby rozwiązania tego, tego problemu, chociaż wydaje się, że jest to próba niezbyt jednak udana. Inna sprawa, czy w ogóle na tego typu problem da się znaleźć odpowiedź. I na to właśnie dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć podczas naszego studium, kiedy będziemy mówili o jednym, z czterech, właściwie, bo to był czwarty przyjaciel Hioba, który słuchał, a potem się przyłączył do dyskusji. No i wreszcie dał upust swoim emocjom, a też i wygłosił swoje zdanie na, na temat tego, dlaczego Hiob właśnie doświadczył takiego, a nie innego doświadczenia. Zacznijmy od, od tego, co przyjaciele Mieli do powiedzenia Hiobowi. Popatrzymy sobie na kilka tekstów z księgi Hioba. Jest to taka swoista dyskusja, która w jakiś spo sposób wydaje się sta stawia mówców już przygotowanych do tejże dyskusji. Jakby takich, którzy mają już koncepcję tego, dlaczego pewne rzeczy tak, a nie inaczej wyglądają. I wydaje się, że to, co pokazują. Podczas tej dyskusji jest tylko i wyłącznie odbiciem już tych właśnie nabytych poglądów. Popatrzmy, jak to wy, wygląda w praktyce. Trzy fragmenty z Księgi Hiobach. Pierwszy rozdział 13 trzy, trzy, i tam wiersz 28. Następnie rozdział 15 i od wiersza 14 do 16. I wreszcie rozdział 19, od 25 po 27. Może... Po pokładajmy no prze, przeczytamy Job 13:28 to są słowa Joba A moje życie rozpada się jak spruchniałe drzewo lub jak szata przeżarta przez mole Job 15 rozdział wersety 14 do 16 mówi Elifas Czymże jest człowiek że miałby być czysty Czymże zrodzony z niewiasty że miałby być sprawiedliwy. Jeżeli nawet swoim świętym nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach, to tym bardziej ohydny i zepsuty jest człowiek, który pije nieprawość jak wodę. Księga Joba 19 rozdział od 25 do 27. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go. Nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Mamy tutaj zatem za trzy wypowiedzi, które są. Taką, jakby um, esencją tego, co, co mają do powiedzenia e, poszczególni komentujący wraz z samym cie, cierpiącym. I co ciekawe, jest to taka jakby wła, właśnie próba pójścia w jedną i w drugą stronę, w jedną i w drugą. Co Was w tych wypowiedziach u, uderza? Jak, jak je postrzegacie? O to, że yy, każdy na swój sposób yy, chce wytłumaczyć to, w jakiej sytuacji się znalazł i każdy tutaj operuje swoimi argumentami, yy, które nie zawsze są yy, zgodne z prawdą i to jest takie uderzające dla mnie i i takie ciekawe w sumie też do takiego yy, studium. Mm -hmm. No Elipas? w jakiś tam sposób stara się tego Boga usprawiedliwić. No a co, co robi Hiob? To jest dla mnie dialog człowieka, który nie wie i człowieka, który wie. Mhm. Tak? Hiob zadaje sobie pytanie, co się ze mną dzieje? Mhm. Dlaczego, dlaczego stało się to, co się stało? Z tym, że ma na tyle pokory, że, nie, że wie, że nie jest w stanie znaleźć ostatecznej odpowiedzi. Mhm. Mhm. Wierzę, że gdzieś za tym wszystkim, co się dzieje, stoi Bóg. Pokornie, mhm. chociaż z cierpieniem i krzykiem, ale przyjmuje to, co się stało, mówi o swoim cierpieniu i rozdarciu duszy, ale mówi także o nadziei. Elifas mhm. jest tutaj przykładem takiego człowieka, który przychodzi szukać prawdy, ale przychodzi już z góry założoną tezą. Tak, mhm. tak wiem, co, wiem, jaka jest mhm. przyczyna. I tak, jak patrzymy na Niemalże większość księgi Hioba, mowy przyjaciół, oni mieli gotową tezę. Mm -hmm. Hiobie, spójrz na siebie, coś musiałeś złego zrobić przy twojej szlachetności, że dopadło cię cierpienie. Mm -hmm. To taki schemat myślowy, który panował w tamtym czasie, bardzo nadal prosty panuje. i nadal pewnie panuje niejednokrotnie, mm -hmm. że jeżeli... Człowiek wierzący cierpi i dotyka go zło, to na pewno coś zrobił złego i został ukarany przez Boga. Mhm. Jak niewierzącego dotyka, to też tym bardziej został tak. ukarany. Za, za to, że nie wierzę. Wszyscy jesteśmy karani. Mhm. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja się zastanawiam. Jak coś idzie nie tak, to się zastanawiam, czy coś złego zrobiłam. To jest takie zupełnie naturalne mhm. myślenie, które chyba. Yy, nie wiem, czy to jest kwestia społeczeństwa, w którym żyjemy, kultury, czy to jest powszechne na całej Ziemi. zazwyczaj jest taka tendencja do szukania winnego. My jesteśmy o tyle mądrzejsi, mądrzejsi powiedzmy, wobec Hioba i jego przyjaciół, że my jakby także dzięki księdze Hioba, dzięki tym mowom znamy już kulisy tego, co się stało i wiemy, że kto stoi za tą całą historią, która się wydarzyła. Oni nie wiedzieli. Ale zanim sobie przejdziemy do, do tej kwestii właśnie szukania winnego i próby takiego patrzenia na tą historię w miarę z bezpiecznej perspektywy, zadajmy sobie jeszcze właśnie pytanie co do rzeczy, o której wspomniał Re Remek. A Mianowicie, na czym polegała ta, ta wyższość albo ta mądrość Hiyohioba -hi -hi w porównaniu z tymi, którzy próbowali mu tej mądrości pozornie udzielić? Bo przecież on też nie do końca, nie, nie do końca, on nie wiedział co, co się stało, nie wiedział dlaczego spadły na, na niego te nieszczęścia, nie, nie, nie miał wglądu w tą rzeczywistość kosmiczną, a jednak coś właśnie wiedział, czego nie widzieli jego to, to, towarzysze. Myślę, że różnica jest taka, że Hiop jest praktykiem, mhm. tam ci są teoretykami i zawsze dostrzegam, że praktycy są... To są ludzie, którzy wiedzą, o czym mówią. W ogóle dla mnie Chiop jest niesamowity. Jak on to zrobił? Że on pozostał wierny Bogu w tym wszystkim. Ja, ja, jak próbuję się wczuć w jego sytuację, to po prostu mhm. mi się to. No nie wiem. Yy, ja po prostu. To był człowiek, który naprawdę znał Boga, tak? Mhm. Tam ci pozostali, oni też byli ludźmi wierzącymi i to, co oni mówią, jest niezwykle mądre. Mhm. Tak? I yy, to, I jest, to Ta. jest taki problem, z którym ja osobiście też się często zmagam, że jestem w jakiejś sytuacji i mam jakieś odpowiedzi, ale ja wiem, że to nie są te odpowiedzi. Dobrze, że wiesz, bo nie zawsze... I się wydaje, że trzeba coś powiedzieć i się to mówi, ale to nie jest to, to się tak wie, że to nie jest to, ani trochę. Mm -hmm. Ale nie ma się tego właśnie, co mm -hmm. powinno być, nie? No, więc Job miał to, co trzeba, a oni nie. Czyli Job był pra praktykiem. Co jeszcze? Jaka była ta jego właśnie, e, niewielka, bo niewielka, ale jednak e, m, przewaga nad, nad jego towarzyszami. Przede wszystkim on wiedział, co czuje, mhm. prawda? A y, przyjaciele jedynie go obserwowali i, i nie mogąc, nie przeżywając tego samego, nie mogli go dobrze zrozumieć. Mhm. Faktycznie ich postawa to była taka postawa ludzi, którzy szczerze współczuli Hiobowi i wiedzieli, że coś muszą powiedzieć, i mówili, mhm. ale no, cała ta historia także pokazuje, że czasem lepszą pomocą jest być z kimś i milczeć, niż mm -hmm. powiedzieć coś, co się później okaże niestosownego, mimo dobrych i szczerych chęci. Mimo chęci obrony Pana Boga, uh -huh. mimo chęci po, po, pomocy niewątpliwie e, Hiobowi. Okazało się, że ta cała alokwencja była po prostu na, na nic. I wydaje mi się też, może jeszcze jedna rzecz, chociaż ona się nie zawsze sprawdza, ale Hiob chyba też miał czyste sumienie, jeżeli chodzi o swoje własne postępowanie. Kiedy patrzył wstecz, Wiedział jak postępował, wiedział jak żył. No, to prawda jest tak, że czasami nie do końca siebie znamy i budujemy taki nieco upiększony obraz swojego życia i postępowania. Ale on wydaje się być człowiekiem doświadczonym. Jak sobie zadawał pytanie, co ja takiego zrobiłem, to nie mógł znaleźć odpowiedzi. Kiedy oni mu mówili, że musiałeś coś zrobić, to tym bardziej się pytał, ale gdzie? To Bóg mnie po drodze zostawił z tym wszystkim? Przecież mógł mnie ostrzec, że robię coś nie w porządku, a przecież tego nie, nie zrobił. No dobrze, ale kiedy kończy się ta dyskusja, jest jakby idzie ta pierwsza fala rozmowy, komentarzy, wreszcie jest druga, i w pewnym mo mo momencie młodszy, przysłuchujący się to, to, towarzysz, kiedy tak na to wszystko patrzy, no dochodzi do wniosku, że to jest wszystko na, 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 na nic. Pojawia się młodszy człowiek, młodszy po, po pokolenie, zawsze bardziej zbuntowane, zawsze mądrzejsze. I zabiera głos. Popatrzmy na to, jak to wygląda w tekście. Może otworzymy Księgę Hioba, 32 rozdział i tam od wiersza pierwszego do piątego. Czytam Księgę Hioba, 32 rozdział, pierwszych pięć wierszy. A owi trzej mężowie przestali odpowiadać obowi, ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego. Wtedy Elichu Syn Berachela, buzytczyka z rodu Rama, uniósł się gniewem. Zapłonął gniewem na Joba, że uważał się za sprawiedliwszego od Boga. Zapłonął także gniewem na trzech jego przyjaciół, że nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak potępili Joba. Elichu więc czekał, gdy oni z Jobem rozmawiali, ponieważ byli starsi od niego. Lecz widząc, że ustom tych trzech mężów zabrakło odpowiedzi. Lichu zapłonął gniewem. Tutaj się powtarza chyba najbardziej jedno słowo, słowo w tych pięciu pieszczach. Zauważyliście, tu, które? Gniew. 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 Lichu był młody, gniewny. Tak, tak. Zdecydowanie. Ale można powiedzieć z perspektywy, że taki obiecujący, tak? Dlatego że. Co Mądre ciekawe, rzeczy mówią. Tak, pojawił się gdzieś później, nie było go na początku przecież, bo na początku było mhm. trzech przyjaciół, gdzieś tam dołączył w trakcie, do tego jeszcze można było się spodziewać, że będzie coś więcej wiedział na temat Boga, bo myślę, że tu nie przypadkiem jest jego pochodzenie też ujęte, dlatego mhm. że tak jak sprawdzałem tutaj te imiona, które znajdują się w drugim wierszu, Buzyczycy to byli. To była bliska rodzina Abrahama. Mhm. A Ram był jednym z protoplastów rodu Dawida, jednym z przodków Dawida. Mm -hmm. A więc gdzieś ten Elichu był tak pośrodku, czy pomiędzy Abrahamem i blisko z nim spokrewniony, a Dawidem. Więc no, blisko Boga rodzina. I można było się spodziewać, że powie wreszcie coś odkrywczego. Mm -hmm. W tym gniewie, który który go taki objął. Tak, faktycznie. Taki młody, gniewny, który wiedział, że był przekonany, że wszystko wie lepiej. Tak? A ciekawe jest, jest jeszcze to, że tak mi się wydaje, że on chciał wziąć sprawy w swoje ręce. Tak? Mhm. Zresztą tutaj też jeszcze chciałem uwagę zwrócić na ten komentarz tutaj. Jest napisane, że, że, że są liczne komentarze na temat mowy Elichu mhm. i nie się dopatrują jakby takiej znaczącej zmiany, zwrotu w całej dyskusji. Mhm. Ale później, później widzimy, że to zmierza w te właśnie wytory. To, to jego właśnie wystąpienie i mowa. Znaczy ta no postawa Elicha jest ta, Elichu jest taka ciekawa i typowa, bo jest taka postawa właśnie także młodych osób, które spotykamy w kościele. Mhm. Elichu neguje wszystko. Neguje Hioba, neguje... A przyjaciół Hioba, no na szczęście nie, zane, nie zanegował Pana Boga jeszcze tak, w tym tak. wszystkim, ale jakby przekreślił wszystko, co, co mogłoby być dla niego autorytetem. Miał na tyle dobrego wychowania, że się wstrzymał z tą twoją, mm -hmm. swoją mową, dotąd aż starsił, milknął, zamilknął, ale jak zaczął mówić, jak zaczął to, długo, mówić to długo. I to jest ciekawe, że... Zaczął mówić, ta mowa była na początku taka obiecująca, mhm. a później wszedł dokładnie w te same tory, mhm. a, którymi wcześniej podążali ci trzej przyjaciele Hioba. Bo przecież tak samo jak i oni nie wiedzieli, taki i Elichu nie wiedział, a przecież niedaleko pada Jabłko od Jabłoni. Prędzej czy później. To jest taka stara pra, pra, prawda, że nawet najbardziej zbuntowana młodzież prędzej czy później kopiuje postawy swoich własnych rodziców. Tak? I to się w jakiś sposób odbija, czasami nawet w taki specyficzny sposób, bo ktoś spróbuje z tym walczyć, a i tak rob, robi to samo. Jest jakaś taka w tym dziwna, dziwna prawda. Nikt jednak nie był w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie jedno i krótkie: dlaczego. Dlaczego tak się właśnie stało? Dlaczego Hiob musiał tak cię cierpieć? I tak jak powiedziałeś, Remku, wcześniej, Hiob też nie znał odpowiedzi na, na to pytanie, ale on przynajmniej zdawał sobie sprawę z tego, że wie, kim jest Bóg. I że te, to, te jego re, relacje z Bogiem, do momentu, dopóki się te wszystkie rzeczy nie zaczęły psuć, były cały czas takie same. Prawda? prawda? I to... nic się chyba nie, nie zmieniło. Cała, cała ta historia dyskusji chyba i przyjaciół to mi przypo, przypomina mi trochę sytuację z obozów kolonii dla dzieci, w których uczestniczę. Gdy czasem, żeby czegoś dzieci nauczyć albo po prostu mieć lepszą zabawę, dokonujemy takiej intrygi. Coś nagle w obozie ginie, coś zmienia się znacząco, jakaś taka nieoczekiwana sytuacja. Dzieci. Nie wiedzą co, się wiedzą, co się stało, ale nie wiedzą, kto to zrobił i dlaczego. Mhm. Im dłużej trwa taka historia, jeszcze gdzieś tam z pewnymi zdaniami czy pewnymi hasłami wrzucanymi przez nas do dzieci, a to one zaczynają dyskutować między sobą, zaczynają nawzajem zrzucać na siebie winę, zaczynają szukać przyczyny, a my gdzieś tam patrząc z boku, tak widzimy i uśmiechamy się, że, że idą w całkowicie innym tropem i w innym kierunku mhm. niż tak naprawdę niż prawdziwa przyczyna tego wydarzenia. Tak. I chyba Hiob i przyjaciele byli dokładnie w takiej sytuacji. No, przyjaciele chyba mali, mieli bardzo prostą odpowiedź. Schematyczną, wypracowaną może przez poprzednie pokolenia. Gdzieś bez takiego rozejrzenia się, że tak naprawdę przyczyna może być całkowicie gdzieś indziej. Poza nimi, poza Hiobem. Gdzieś uczestniczą w czymś, czego nie rozumieją, ale przyczyna gdzieś jest na zewnątrz. No, my też nie rozumiemy. E, może ja się podzielę z Wami doświadczeniem, bo tak jak czytałam tą lekcję, ten temat, e, studiowałam to. E, odnalazłam się w nim. Mhm. Dlatego, że e, powiem tak, czuję się dzisiaj świetnie. Ale przez ostatnie 7 lat e, praktycznie każdego dnia żyłam w bólu. I pomimo najróżniejszych prób, żeby z tego wyjść, pomocy różnych osób, wydawało się, że tkwię w zamkniętym kręgu i nie jestem w stanie tego usunąć. Na dodatek, jeszcze przez ostatnie 5 lat zmagałam się z chorobami moich dzieci, które były dużo gorsze niż moje osobiste cierpienie, i, i miałam to samo pytanie. i i miałam te same odczucia. Tutaj Elichów w 32 rozdziale mhm. mówi do Joba w 13 wersecie tak, po cóż wspierałeś się z Nim, że na żadne Twoje słowa nie odpowiada. Ja mogłabym tak samo powiedzieć. Bo mhm. ciężko mi było zrozumieć, dlaczego, dlaczego Pan Bóg jakoś mi bezpośrednio nie odpowie? Dlaczego, dlaczego ja dzień za dniem. Czuję ból dzień za dniem, zmagam się. No, w przypadku moich dzieci to było to, że one miały alergię skórną, i ja każdego dnia patrzyłam na moje dzieci w ranach, jak one sobie zadają kolejne rany. I no nie wiem, jak, myślę, że jak rodzic każdego dnia przychodzi i zmywa krew z ciała swojego dziecka, to po prostu w ogóle nie można sobie z tym dać rady, nie? Mhm. I, Robiłam wszystko, co, co byłam w stanie znaleźć jakie odpowiedzi, jaką dietę, jak tak dalej. I oczekiwałam tak, że Bóg mi powie. Zrób to, idź tam. Ale nie usłyszałam takiej wyraźnej odpowiedzi. I, mhm. i w tej chwili to się skończyło. Tak? Ale mhm. ja naprawdę rozumiem, dlaczego Job tak mówi, że chciałby usłyszeć Boga. Że, żeby Bóg mu powiedział, dlaczego, dlaczego on to przeżywa. No i ja wiem, mogę czytać Księgę Joba, taka propozycja, to jest dosyć trudna księga dla mnie. I tam jest pokazane, że szatan jest sprawcą cierpienia w naszym życiu, ale tak jak Job, mogę też powiedzieć, robiłam wszystko najlepiej, jak potrafiłam. Dlaczego, dlaczego muszę przez to przechodzić, dlaczego to trwa, dlaczego to się nie kończy. Tak? No chwała Bogu, że to się właśnie wyda, wygląda na to, że skończyło. Wniosek z tego wyciągniemy, myślę, na końcu naszego studium, bo ona właściwie nawet zmiesza w tą stronę, żeby, żeby na to odpowiedzieć. Ale jeszcze pozostaje nam pytanie, czy była jeszcze jakaś inna motywacja stojąca za tym, że Elichu i pozostali też przyjaciele Hioba w taki sposób właśnie bronili honoru pana Boga, bo przecież tak, tak, tak robili. A zarazem pokazywali na e, Hiob'a pałac i mówili, widzisz, może tego nie widzisz, ale my widzimy. Musiałeś coś zrobić. Musiałeś coś zrobić. Jak uważać? No i to jest jeszcze ta druga część tego, co chciałam powiedzieć, że e, kiedy się tkwi w takiej sytuacji, jak Hiob był, to jest się tak jakby odseparowany. Mhm. Nikt go nie mógł zrozumieć. I ludzie zupełnie dziwnie odbierają taką osobę. Spotykałem różne osoby w różnych trudnościach, w różnym cierpieniu. Bardzo trudno jest podejść we właściwy sposób do takiej mm -hmm, osoby. Mm -hmm. Ja wiem, że ja miałam chwilę, kiedy ledwo stałam na nogach, ledwo, ledwo się trzymałam, ledwo próbowałam jakoś ogarnąć emocje, a zdarzało mi się, że ludzie przychodzili i. I robili mi zarzuty typu, no, no czemu nie jesteś elegancko ubrana? czemu Ale Musisz mieć więcej wiary, albo, albo tak. Albo gdzie twój uśmiech, albo no wręcz myśleli na przykład, że ja jestem osobą srogą, gniewną czy coś, bo miałam niewłaściwy wyraz twarzy. I ja myślę, że to samo spotkało joba. Po prostu był źle zupełnie zrozumiany i odczytany. Mhm. Niedawno byłem w sytuacji rozmowy z osobą, która stała się obiektem ataków, oskarżeń. Ze strony innych osób, yy, szczególnie jednej z osób, i no, w długiej rozmowie musiałem co chwila powtarzać, żeby tego nie przyjmowała do siebie, żeby nie traktowała tego jako całkowitą prawdę. A wiedziałem też, że druga strona tymi atakami próbuje zamaskować własne poczucie winy, tak. a wyprzeć z siebie taki typowy syndrom mhm. wyparcia yy, w świadomości własnej winy zaistniałej sytuacji. I chyba coś takiego być może podświadomie czuli przyjaciele Hioba, że, że sami mieli pewne rzeczy na sumieniu, że może stwierdzili, że są szczęściarzami przy Hiobie, bo mają pewne rzeczy na sumieniu i im się nic nie stało, tak jak Hiobowi. Mhm. Więc tym bardziej, żeby odsunąć od siebie możliwe, że własne wyrzuty sumienia wskazywali na grzeczność Hioba. Tak. Albo lęk. Dla mnie jeszcze takie ciekawe jest to, że oni stanęli wobec takiego dylematu, jak wyjaśnić w racjonalny sposób, taki logiczny mhm. sytuację Hioba. Mhm. No i widzimy, jakie to, jakie to skutki przyniosło. Tak, tak, bo to było takie, takie bardzo proste myślenie. Dobry Bóg nie może karać dobrego tak człowieka. Jest, oczywiście, tak? oczywiście. Poniekąd jest to prawdą. Chociaż, Bóg się... Błogosławi sprawiedliwe. Tak, chociaż, chociaż takie czarno-białe postrzeganie. No, nie zawsze prowadzi do dobrych wniosków, bo my widzimy, może także z innej perspektywy, te troszeczkę odcienie szarości. Mhm. Że z jednej strony jest dobry Bóg, który błogosławi dobrym i mhm. no, w tej formule teologicznej, często powtarzanej, że Bóg za dobre wynagradza, a złe, złe karze. No, nie do końca tak jest, bo Bóg tak. także błogosławi złym, o czym mówił Pan Jezus, mhm. ale Bóg także dotyka. Doświadczeniami i cierpieniem tych dobrych. Wręcz Biblia mówi o tym, że jest to wyrazem miłości Boga wtedy, kiedy, kiedy następują doświadczenia czy jakieś karanie, więc sytuacja nie jest taka czarno-biała, że Bóg nagradza dobrych i zawsze nagradza dobrych i zawsze karze złych. I tylko między tym mhm. musimy się odnajdować. Ciekawe jest to, że tak jak z tego wydaje się, właśnie poczucia lęku, Przyjaciele próbują się w jakiś sposób odciąć podświadomie od, od Hioba, tak Bóg na końcu każe Hiobowi się z nimi związać. To jest takie wiecie, bardzo, bardzo mesjanistyczne, bo, bo Bóg mówi, nie jest się sztuką odciąć od kogoś, to cie, cie, ciebie dla poczucia swojego bezpieczeństwa, ale prawdziwą sztuką chrześcijaństwa jest się z kimś związać, pomimo tego, że możesz nam, nam się wydawać od nas kogo gorszy. I, I Hiob ma się o nich modlić. To jest właśnie ciekawe, że chociaż wyglądało to tak, jakby to Hiob był tym najgorszym, a oni byli tymi sprawiedliwymi, to na końcu Pan Bóg jak to podsumowuje, bo mówi, że jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie, że chociaż nikt z was nie wiedział, to Hiob był na dobrym. Ale na dobrym tu hmm, się zastanawiam, tak sumując, jakby te mowy, to tak naprawdę był doświadczony tutaj hmm. tą całą, no nie powiem, intrygą. To mm -hmm. na pewno Hiob był najbardziej doświadczany? może też ci przyjaciele mieli okazję? Tak jak my jesteśmy w sytuacji cierpienia innych, cierpienie innych jest także zawsze weryfikacją naszych charakterów. Mm -hmm. to Nasz stosunek do ludzi cierpiących, mających problemy, którym się nagle zmieniła sytuacja, to jest weryfikacja także naszych charakterów. Bardzo ciężko jest patrzeć na cierpienie. <laughs> Jakbyś. Jakbym mogła, to chciałabym jeszcze powiedzieć Wam jedną historię, która dla mnie bardzo fajnie obrazuje ten problem z porozumieniem. Po II wojnie światowej, wiadomo, że Niemcy wywozili bardzo dużo skarbów. I ponieważ często oni tak współpracowali przy tym, to chowali je w różnych miejscach, ale nie ufali sobie nawzajem i tworzyli mapy. Który, które były kompletne tylko, kiedy się zebrało dwie mapy. Mhm. Pewien człowiek znalazł taką mapę, czy tam ją nabył i nie miał drugiej części. Miał mapę, ale nie miał wszystkiego zaznaczonego tam. Jednak mając tą mapę, próbował znaleźć skarb. I to było w pobliżu pewnego zamku. Bardzo długo się zastanawiał, przeliczał, oglądał, jakie tam znaczki były porobione, no i w końcu zrozumiał, gdzie jest schowany skarb. I zaczął kopać w tym miejscu. I zdobył się naprawdę na wielki wysiłek, kopał, oderwał się od pracy, szedł w tym kierunku. Tak? Kopał, kopał, któregoś dnia powiadomił kolegę: Słuchaj, znalazłem miejsce, gdzie jest zamurowane, tam coś było schowane. Więc ten kolega przybył, pomóc mu. No i e, zaczęli rozbijać to miejsce i się przebili. No jednakże nie było to, czego oczekiwali. Bo w tym miejscu została po prostu zamurowana no, zamkowa latryna. Mhm. I to wszystko, co tam było, no, jakby tak powiedzieć, wypadło Prost na nich, którzy byli w tunelu. To taki bardzo, bardzo mocny obraz, ale on pokazuje, że kiedy ma się tak jakby mapę, tą wizję, tego, jak wygląda sytuacja, jest niekompletna ta mapa. Mhm. To można wejść w bardzo grząskie, grząskie miejsce, Te. gdzie się człowiekowi na 100% wydawało, że to jest dobre, tak? Mhm. I tak myślę, że tutaj jest, bo ci wszyscy, którzy przemawiają, oni tak jakby nie biorą pod uwagę tylko jednej rzeczy istnienia szatana. Mhm. I to sprawia, że ta historia w ogóle zmienia się. Kiedy weźmiemy pod uwagę działanie szatana, to rozumiemy, że nie Bóg stoi za kulisami cierpienia ludzkiego, tak? Mhm. A nie I... grzech i oba. Tak. tutaj. I też przypadku. czytając Słowo Boże, możemy znaleźć jakieś pocieszenie i, i, i pod... zachować wiarę w trudnych mhm. sytuacjach. No właśnie, do, do tego będziemy zmierzać. No ale popatrzmy jeszcze na kwestię samego zła. No bo w końcu zło, chociaż nie da się go uchwycić, jest bardzo re, re, realne, prawda? Tym bardziej cierpienie, ono jednak jest, prawda? Ono dotyka ludzi, przychodzi na ludzi, ludzie tylko też oświadczają, inni na, na nie reagują tak albo inaczej, więc jest czymś bardzo na, namacalnym. Jak to jest z tym złem? Czy my możemy zło zrozumieć? Jest taki bardzo ciekawy cy, cy, cytat w tym miejscu, bym chciał, żebyśmy go sobie odczytali. Cytat na temat właśnie kwestii uzasadniania istnienia zła. To jest taka bardzo ludzka cecha, bo to nam pozwala się niejako odnaleźć w naszym środowisku i powiedzieć sobie, no ja wiem dlaczego jest to, dlaczego to jest to, dlaczego to jest to. To się taką ma marginalizacją naszego środowiska, żebyśmy wszystko wiedzieli, co jest jasne. Ale tak się chyba nie da. Może odczytajmy fragment z książki wielki bój, który właśnie na ten temat mówi. Czytam z książki Wielki bój autorki Ellen White, która oferuje mocny komentarz w tej kwestii. Jest rzeczą niemożliwą, żeby w pełni wyjaśnić pochodzenie grzechu w tym sensie, aby uzasadnić jego istnienie. Grzech jest intruzem i jego istnienia nie da się niczym uzasadnić. Jest on niepojęty nie dający się wytłumaczyć. Usprawiedliwić go, to znaczy bronić go, gdyby można było znaleźć wytłumaczenie lub wskazać powód jego istnienia przestałby być grzechem. No i tutaj chyba dochodzimy do sedna całej historii. Bo wiecie, uzasadnić się zło jest w sumie bardzo łatwo. Ktoś doświadczył jakiegoś zła, no to powinien mieć sprawiedliwą odpłatę, tak? Ktoś doświadczył cierpienia, powinien mieć rekompensatę. Jeżeli nie odczło człowieka, to od losu, tak? I Bóg po, po, powinien o, to, o taką dbać sprawiedliwość. A przecież nikt nie mówi tego, że nasze poczucie sprawiedliwości jest bardzo subiektywne i do tego egoistyczne. A, a też i zło samo w sobie wydaje się być, no właśnie, zło w sumie wydaje się być najbardziej absurdalną częścią tego równania, nieprawdaż? No czasami jest tak, że gdy chcemy coś uzasadnić, to tak, tak do końca, żeby to wszystko wytłumaczyć, to czasami też wchodzimy w kompetencje Boga, bo tak naprawdę nie da się wszystkiego wyjaśnić tak na 100%, bo nie mamy na tyle w sobie tej, tej wiedzy i tego poznania, żeby wchodzić w kompetencje Boga, który jest. Jedyne, żeby to wszystko mógł właśnie rozstrzygnąć. Mhm. Myślę, że jest tam trudniej niż Jobowi <laughs> i jego przyjaciołom, dlatego że żyjemy 3,5 tysiąca lat później. I dla nas zło stało się czymś tak powszednim i powszechnym, i że nie dostrzegamy Jego rozmiaru tak naprawdę, mhm. bo żyjemy w takim świecie, gdzie na każdego dnia widzimy. Tak wiele złych rzeczy, zachowań, doświadczeń, wydarzeń, że jest to dla nas chleb powszedni. Popatrzcie na, na media, które przede wszystkim cóż pokazują? No złe wydarzenia, mhm. bo dobre nie, są, dobre nie są atrakcyjne. I w tym momencie jest to dla nas tak bardzo oczywiste, że dobro staje się czymś oryginalnym i nietypowym. Mhm. Chyba nam właśnie takiego kontrapunktu potrzeba w postaci Boga i poznawania Jego charakteru i Jego miłości i tego, czym jest czystość i prawdziwa dobroć, żeby naprawdę ostro zobaczyć, czym jest zło. Że dla zła nie ma żadnego uzasadnienia i nie ma żadnego usprawiedliwienia. Zło jest złem. Ono, ono jest... Pochodzi z tego, co jest złe, i prowadzi do tego, co jest złe. I w sumie chociaż nie można uzasadnić, dlaczego akurat zło spada na taką lub na inną osobę, może w przypadku hi Hioba, patrząc na początek tej historii, coś można powiedzieć, ale przecież zło działa w sposób tak naprawdę nie do końca zrozumiały. Gdzieś bije jakby zupełnie rekoszetem, prawda rodzą się czasami dzie dzieci ciężko chore, i ktoś mógłby się pytać, no a dlaczego właśnie. W tej rodzinie, tak? Czy jest jakiś powód? Nie ma. Jest grzech? Grzech powoduje to, że wszystko niestety schodzi coraz bardziej, coraz bardziej w dół, e, aż, do, aż do unicestwienia całkowitego. No, teraz, przy, przychodząc już do e, końca naszego stu, studium, można by było sobie zadać pytanie, skoro tak, jak powinniśmy żyć? Jak powinniśmy żyć? To jest pytanie o wiarę. Pytanie o wiarę. Czy nie jest może tak, że nasza wiara powinna budować się niezależnie od okoliczności? Że to zło, które, którego się nie dało zastanowić, a jednak jest tak bardzo realne, ono po prostu musi być, dopóki Pan Bóg daje mu czas, aby wykonało swoje dzieło. Pewno źródłem wiary i myślenia o Bogu nie powinno być patrzenie na zło, ale patrzenie na Boga. Mhm. I myślę, że to jest najlepsza, najlepszy fundament do, dla wiary. Wiara nie powinna być reaktywna na coś. To mhm. znaczy, nie powinniśmy gorączkowo szukać odpowiedzi na pytania, gdy już coś się dzieje, ale w tych spokojnych momentach życia mieć na tyle mocny kontakt z Bogiem i na tyle wykorzystywać te spokojne momenty życia, żeby w negatywnych zmianach. Już umieć się bardziej odnaleźć i wiedzieć, co może być przyczyną takiej zmiany, ale przede wszystkim nie tyle szukać odpowiedzi na przyczyny, ale szukać rozwiązania i ucieczki do Boga w takich trudnych sytuacjach. Wydaje się, że na pewne rzeczy wpływu nie mamy i mieć nie będziemy. Czas będzie płynął tak, jak płynie do tej pory. I Bóg, zgodnie z zapowiedziami, doprowadzi eksperyment grzechu i cierpienia do, do końca. Ale dopóki to się nie stanie, musimy zaakceptować, że żyjemy w takich, a nie innych okolicznościach. I rzeczywiście, chyba nawet najlepiej jest zbierać, zbierać te dobre owoce i karmić się nimi, dopóki jest czas i dopóki są te owoce, bo kiedyś przyjdziesz su, su, z tych owoców, nie, nie będzie. Myślę, że też yy, w podsumowaniu jeszcze można dodać, że dobrze jest czasami mi milczeć, patrząc na czyjeś cierpienie, bo w sumie istnienie zła to jest jakby taka, takie wskazanie na, na to, że nasza mądrość i elokwencja czasami się na niewiele zdadzą. Ale poza odwołaniem do Pana Boga jest jeszcze jedna rzecz. Wiecie, człowiekowi cierpiącemu zawsze można pomóc. Nawet niekoniecznie mu, mówiąc coś do, do niego, ale po prostu nawet będąc z nim, objąć go, dać mu, dać mu jakieś znaki, że się jest z nim na tyle, na, na ile możemy go zrozumieć, chociaż może jego nie, nie rozumiemy do, do końca. Może on kiedyś będzie z, nas, z nami, kiedy my będziemy w podobnej sytuacji, kto to wie. Tak już jest, ale w tym wszystkim jest bardzo głęboki sens, bo Bóg rozwiązał już problem zła, i to jest nasza nadzieja na przyszłość. Kończąc to dzisiejsze studium chcemy jeszcze schylić nasze czoła w modlitwie i podziękować za to, co studiowaliśmy Panu Bogu. Bardzo Ci dziękujemy, Panie, że ty masz rozwiązanie dla, dla zła i dla cierpienia, za to, że możemy o tym czytać i że ty podnosisz nas na duchu wtedy, kiedy nie wiemy, co odpowiedzieć na sytuację, w której jesteśmy. Proszę Panie Boże, żebyś ty nas poprowadził dalej, byśmy dalej czytali i by wszystko, co potrzebujemy zrozumieć, stało się dla nas jasne. Amen. Amen. Dziękuję za nasze dzisiejsze studium. Dziękuję też widzom za, za obecność i za uwagę. I zapraszam już na kolejne studium pod tytułem Spośród zawieruchy. Za, za Myślę, że będzie nie mniej ciekawie i na pewno nie mniej pouczające. A teraz niech już pan nam. Wszystkim Błogosławi. Do zobaczenia.